Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o Titaniku, statku uważanym w swoich czasach za niezatapialny. Ponadto posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby właśnie tego podcastu pod tytułem Maślana awantura, w którym zobaczysz, jak to pływało się na tym Titaniku. A przy okazji wspólnie odkryjemy kolejną część uniwersum Dzieciandii. Cała nasza rodzinka serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Maślana awantura. Na ląd schodził tak rzadko, że już nawet nie pamiętał, jak to jest chodzić po stałym lądzie. Jednak tym razem musiał tak zrobić, skoro poprosił go o to kapitan. Toteż spakował cały swój dobytek w worek żeglarski, nawet nieszczególnie duży. A później zszedł po drugim trapie na nadbrzeże portowe. Stawiając stopę na twardym gruncie, zachwiał się. Tak to już jest, jak człowiek porusza się na co dzień lekko rozkołysanym krokiem. Ocean buja okrętem, a ten ludźmi na jego pokładzie. Zanim się do tego przywyknie, to odczuwa się bardzo nieprzyjemne doznania, zwykle zakończone oddawaniem wszystkiego, co znajduje się w żołądku. To tak zwana choroba morska, choć tak naprawdę nie różni się od tego, co nazywamy chorobą lokomocyjną. A jak się przywyknie do tego bujania, to potem jest już tylko lepiej. I taki sam problem miał nasz marynarz, gdy zszedł z trapu. Przestało nim bujać i wtedy lekko zgubił równowagę. Ugiął nogi, zamknął oczy, głęboko w płuca wciągnął powietrze i w jednym momencie poczuł, że otacza go zapach ryb. Ale taką charakterystyczną woń można poczuć tylko w portach. Otworzył oczy i rozejrzał się. To był duży port. Niby znał go dobrze, ale od czasu, gdy był tutaj ostatni raz, ten rozrósł się naprawdę bardzo. Gdy był dzieckiem, to często w nim przebywał. Zapraszał go do dalekich podróży i gdy dorósł, zamustrował się na swoim pierwszym statku w życiu. Oznacza to, że został przyjęty do pracy jako majtek, młody marynarz od wszystkiego. Statek oczywiście nie był jego własnością. Przewoził towary pomiędzy stałym lądem a wyspą, gdzie znajdował się ów port. Przez całe swoje dotychczasowe życie stawał się coraz lepszym specjalistą, cenionym przez każdego kapitana marynarzem. Ocean kochał ponad życie, które upływało mu na statkach pływających po całym świecie. Stały ląd stał się dla niego obcy. I oto teraz, na prośbę starego brodatego kapitana, którego cenił ponad życie, postanowił dołączyć do jego załogi. Gdy złapał równowagę, spojrzał w prawo i zobaczył go. Nie, nie kapitana. Zobaczył największy statek, jaki widział w życiu. Przepiękny, nowoczesny, a wszyscy mówili, że niezatapialny. Aż łza zakręciła się w jego oku, że może podjąć służbę na takim cudzie techniki. Żwawym krokiem ruszył w jego stronę. Mijał kolejne doki, pozdrawiając pracujących tam ludzi wzniesioną dłonią. Jego uwagę zaprzątał jednak ten statek. Był olbrzymi, jak mityczny tytan. Dlatego też nazwano go Titanik. Na świecie był jeszcze tylko jeden taki olbrzym. Był to okręt bliźniaczy, tak samo wyglądający. Ten jednak nosił nazwę Olympic, a kilka lat później powstał trzeci okręt tej samej klasy, Brytanik. Doszedł do trapu, przy którym stał marynarz, którego otok czapki informował, iż służy na Titaniku. Podszedł do niego i przywitał się. I zupełnie nie musiał się mu przedstawiać. Obaj znali się doskonale. Razem pracowali już na kilku statkach. Widać, kapitan zadbał o zatrudnienie najlepszej możliwej załogi. Wszedł na pokład. Wszystko było nowe i piękne i olbrzymie. Postanowił, że jeśli nie będzie takiej potrzeby, to już nigdy nie zejdzie na ląd i nie opuści Titanika. Myślę, że i Titanik pomyślał podobnie. Rejs upływał spokojnie.
Pracy co prawda było dużo, lecz cała maszyneria statku była nowoczesna i wymagała jedynie bieżącej obsługi. W porównaniu do wszystkich innych statków, które dobrze poznał, ten był absolutnie najlepszy. Zaś kapitan tak bardzo ucieszył się na widok naszego marynarza, że przydzielił mu jednoosobową kajutę w części przylegającej do maszynowni. Była naprawdę niewielka, ale znajdowała się na samym końcu części pasażerskiej w tak zwanej klasie trzeciej. Zajmowali ją pasażerowie, którzy zakupili najtańsze bilety, by dostać się do wymarzonej Ameryki. Miała ona na zawsze zmienić ich los. Płynęli więc. Na wyższych pokładach znajdowały się lepsze kajuty, gdzie przebywali pasażerowie klasy drugiej. Zaś na samej górze bawili się ci, których było stać na pierwszą klasę. Zaś marynarze i inni pracownicy, zatrudnieni przez kapitana, obsługiwali wszystkich pasażerów, bez przerwy, przemieszczając się od dołu do góry i z powrotem na dół. To był cały ówczesny świat w przekroju. Obok kajuty naszego marynarza mieszkała pewna Irlandka z dwójką dzieci. Chłopiec był jej synem, a dziewczynka dzieckiem jej nieżyjących już bardzo dalekich krewnych. Przygarnęła ją i pokochała jak własną córkę i zabrała ich oboje do nowego świata. Większość czasu spędzali w swej kajucie, czasami spotykając się z innymi współpasażerami w jednej z dwóch świetlic w klasie trzeciej. Starsi rozmawiali i grali głównie w karty. Pomiędzy nimi biegały zaś dzieci. Gwar, śmiech i rozgardiasz. To dobrze opisuje nastrój wszystkich. Czasami pojawiała się dziewczynka odmienna od wszystkich. O tym jednak wiedziały tylko dzieci. Starsi nie zwracali bowiem na nią najmniejszej uwagi. Na czym polegała jej inność? Ciężko powiedzieć. Ona jakby nie pasowała do tego miejsca i nawet nie chodzi o trzecią klasę. Delikatna przestrzeń wokół niej wydawała się być jakby inna, jakby doklejona do tego świata. To są takie rzeczy, które mogą zobaczyć jedynie młode oczy. Bardzo młode. Dorośli pod tym względem stają się ślepi. Nic nie widzą. Nasza irlandzka dwójka szybko zaprzyjaźniła się z Zidą. Tak bowiem przedstawiła im się owa odmienna dziewczynka. Razem szaleli po świetlicach i korytarzach. I to nie tylko trzeciej klasy, ale również drugiej. Zabierała ich także na samą górę, na pokład. I o dziwo, nikt ich nie zatrzymywał. Obsługa statku w ogóle nie zwracała uwagi na całą trójkę. To było o tyle dziwne, że bardzo pilnowano, by poszczególne klasy były od siebie oddzielone, a pasażerowie nie mieszali się. A nasza trójka mogła wchodzić wszędzie, nawet do maszynowni i innych służbowych części Titanica. Choć nie była to zasługa niewidzialności czy też jakichś szczególnych talentów Zidy. Po prostu nasz marynarz zaprzyjaźnił się z ową Irlandką i w wolnym czasie, którego nie miał jednak zbyt wiele, czasami zabierał dzieci, by oprowadzić je po różnych niedostępnych miejscach na statku. Z upływem dni robił to jednak coraz rzadziej, gdyż coraz więcej czasu spędzał z rudowłosą mamą chłopca. A dzieci szalały po pokładzie i korytarzach. A pewnego dnia nocą zakradły się do kuchni Titanica. Wszystko było pięknie posprzątane. Garnki lśniły. Zida wydawała się jakaś smutniejsza niż zwykle. Uśmiechnęła się jednak do pozostałej dwójki. Podniosła lewą brew i spytała, czy mają ochotę na ciastka maślane. Dzieciom nie trzeba było powtarzać. Myślały, że otworzy któryś ze schowków. Wyjmie i poda im ciastka, a następnie zjedzą je ze smakiem. Nic z tego. To, co stało się później, było tak nieprawdopodobne, że aż trudno uwierzyć. Wszystkie sprzęty kuchenne dosłownie ożyły i zrobiło się tłoczno. A Zida uśmiechnęła się szeroko i zaczęła piec maślane ciastka. Zabawa była przednia. Dzieci były umorusane mąką i tłuszczem. Kuchnia była brudna, bardzo brudna. A później ożyły szczotki, kubły z wodą i szmatki. I kuchnia stała się czysta. Dzieci zaś zawinęły ciastka w czyste ściereczki i poszły na dół, by rozdać je pasażerom klasy trzeciej. A w zasadzie to dzieciom. I gdy wszyscy delektowali się wspaniałym maślanym smakiem, nagle powietrze wypełnił niemiły dla ucha dźwięk. Coś jakby zgrzyt i pękanie stalowego pokrycia statku. Ludzie na chwilę zamarli, a następnie ruszyli do swoich kajut. Zida poszła z przyjaciółmi do ich kabiny. Mamy nie było. Zamknęli drzwi i usiedli na dolnej pryczy. Łóżka były bowiem piętrowe. Nagle na podłodze, nie wiadomo skąd, pojawiła się woda.
Wówczas Zida zbliżyła swoją twarz do twarzyczek przyjaciół i spojrzała na nich bardzo, bardzo poważnym wzrokiem. Wyjaśniła, że statek zahaczył o górę lodową i zaczyna tonąć. Dzieci słuchały z otwartymi ustami. Nie zapytały nawet, skąd ta dziwna dziewczyna wie o tym wszystkim. Woda na podłodze i krzyki na korytarzu były wystarczającym dowodem, że coś się dzieje niedobrego. I wtedy Zida wyjaśniła im, że od katastrofy morskiej nie uciekną, ale mogą w niej uczestniczyć na swoich warunkach. Woda zakrywała już im stopy, gdy kiwnęły głową, że rozumieją to i się na to zgadzają. Tajemnicza przyjaciółka złapała ich za ręce i razem skierowali się w cień, jaki rzucali na ścianie kajuty. Dzieci chciały się zatrzymać, by nie zderzyć się z zimną stalą, lecz ich przewodniczka nie pozwoliła na to. Śmiało zrobiła długi krok naprzód i weszli w cień. Światło w kajucie zgasło. Kilka godzin później nasz marynarz tulił zziębniętą i przemoczoną Irlandkę. Wypatrzył ją w wodzie i udało mu się ją wciągnąć do łodzi ratunkowej. Płakała, nie wiedząc, co stało się z jej dziećmi. Marynarz rozumiał to, ale cóż mógł powiedzieć? Tulił ją tylko mocno, pozwalając na płacz. A niebo nad nimi było czarne i gwiaździste. Ludzie w łodziach ratunkowych jeszcze nigdy nie widzieli tylu gwiazd. W ogóle nie było chmur. I zrobiło się ciemno i cicho, gdy statek zniknął pod powierzchnią morza. Ale gdy Titanic opadał na dno, to Zida wraz z chłopcem i dziewczynką znajdowali się już w zupełnie innym miejscu. A gdy nasza dwójka dorosła, to pływała w innym świecie, innym statkiem, po wzburzonym morzu. I przyszedł sztorm, po którym wylądowali na nieznanym im lądzie, gdzie poznali panią Hebat i jej siostrę Anat. W miejscu, w którym dostali nowe ciała i nowe imiona, krętacz i lisiczka. Ale tą opowieść to już przecież znasz. Powiem ci tylko, że przez całe swoje życie, a może życia, uwielbiali maślane ciasteczka, które Zida, ciastkowa panienka, zawsze ze sobą przynosiła, gdy ich odwiedzała. W przeciwieństwie do nich, Zida nie starzała się. Zawsze była taką samą dziewczynką, jak ta, którą poznali na ogromnym statku. Titaniku. Dzisiaj w Dzieciandii będziemy rozmawiać o jednym z największych statków na świecie. O Titaniku. Dokładnie. Mniej więcej tydzień temu na jednym z forów internetowych jedna z mam opublikowała zapytanie, jakie książeczki może przeczytać jej 6-letnia córeczka właśnie o Titaniku. I wtedy wpadłam na pomysł, że przecież mamy w domu eksperta od Titanika i możemy polecić niektóre książeczki, ponieważ mamy te książki w domu, ale również Tosia może nam trochę opowiedzieć o Titaniku, bo jak wcześniej już powiedziałam, jest ona ekspertem w tym temacie. Tosiu, a od kiedy ty się interesujesz Titanikiem jako takim? Tak około od 2016, kiedy pierwszy raz obejrzałam film. Film z Leonardem DiCaprio i Kate Winslet. Wiemy o tym, że w momencie wodowania Titanic był największym pasażerskim statkiem parowym na świecie. W swój dziewiczy rejs wypłynął z portu Southampton. Southampton. Kiedy? Wypłynęła ona 10 kwietnia 1912 roku. Jaka ona? Bo statki to ona. Tak, o statkach mówimy, że to są dziewczynki. Ale w języku angielskim, tak traktują to Anglicy. Dokładnie, zgadza się. No i niestety w felerną noc z 14 na 15 kwietnia zderzył się ten statek z górą lodową. W przeciągu około 3 godzin, a tak naprawdę 2 godzin i 40 minut zatonął. Statek zatonął. To dość szybko jak na niezatapialny wówczas. Przecież był z metalu, więc musiał się zatopić. No nie do końca. A ja mam do ciebie, Tosiu, pytanie, bo najsmutniejszą częścią całej legendy Titanika jest to, że tam po prostu zginęli ludzie. Zginęło około 1500 osób z 2200 pasażerów i tylko około 700 przeżyło. No to była ogromna katastrofa, chociaż z tego, co piszą w mediach, nie była to największa katastrofa morska znana do tej pory. Każda śmierć po prostu jest straszna. Natomiast sam statek w swoich czasach był uważany za niezatapialny, dlatego że ówcześni konstruktorzy tak go zaprojektowali, że nie powinien zatonąć, jeśli jedna komora byłaby pełna wody, to inne by i tak statek utrzymały. Niestety pech polegał na tym, że góra lodowa przecięła statek wzdłuż i wszystkie komory z jednej strony wypełniły się wodą. Statek miał przeżyć z 4 komorami zapełnionymi wodą. Niestety, kiedy Titanic uderzył o górę lodową, zatonęło 6.
No z tym Titanikiem to są różne teorie spiskowe, mniej spiskowe, bardziej spiskowe. I ponoć jak Titanik wypływał z portu w Southampton, to jedna z burt była ponoć już wybrzuszona, ponieważ kocioł w środku ponoć się już palił, ale to jest jedna z wielu teorii spiskowych. Co ty na to, Tosia? No ja w to jednak nie wierzę, bo jest też inna teoria, w której ludzie mówią, że to nie był Titanik, który wypłynął, tylko Olympic, czyli siostra Titanika. Bliźniak? Trojaczek. Trojaczek? To był jeszcze jakiś jeden statek? Titanik, Olympic i Britannic. Ale wracając do Olympika, teoria była taka, że to Olympic wypłynął, a nie Titanik, ale teoria została dawno zbanowana, bo było jednak pokazane, że Titanik leży na dnie oceanu. Jest jeszcze jeden statek, tak? Normandik. Mam rację? Co to jest za statek? Tak, Normandik też był. I Normandik do dnia dzisiejszego dokuje w suchym doku w Belfaście w Irlandii. Tylko Normandik nie jest statkiem tej samej klasy, to nie jest olbrzym. Tak, jest znacznie mniejszy. Co to jest, Tosia? Wytłumacz nam, czym jest statek Normandik, który możemy zobaczyć w Belfaście. Normandik to nie jest taki sam statek jak Titanic, Olympic czy Britannic. Nie był to statek, który płynął z pasażerami przez Atlantyk. Był to statek, który przynosił listy pomiędzy Olympiciem i Titanikiem i był to też statek, który przeniósł pasażerów z Francji na Titanika. Czyli to był taki statek dostawczy, który przewoził ludzi, który po prostu z portu brał grupę ludzi i zawoził ich na statek Titanic, tak? Tak, dokładnie, ponieważ Titanic nie mógł się zmieścić w porcie. No, był zbyt duży. Ciekawostką jest to, że chociażby statek Queen Mary jest 4 razy większa, tak, od Titanica. Tak, w 1912 Titanic był uważany za największy statek jego czasów, jej czasów. Na Titaniku byli ludzie z różnych części świata. Byli tam też Polacy. Jeden Polak chyba tam był. Na Titaniku było najpierw kilkunastu pasażerów pochodzących z Polski. Wśród nich ksiądz Józef Montfił, który utonął, rezygnując z miejsca w szalupie ratunkowej. Haneczka, a co ty wiesz o Titaniku? Jak był podzielony Titanik? Czy wszyscy mogli być razem na jednym pokładzie? No ale to, że ty kiwasz główką, to nikt nie widzi. Nie. Czyli co, była pierwsza klasa? Druga klasa, trzecia. Trzecia klasa. Czyli pierwsza klasa to byli ci ludzie tacy, którzy mieli bardzo dużo pieniążków i mogli zapłacić więcej pieniążków za lepsze warunki, tak? I byli na samej górze. Tak? Mhm. Tam, gdzie przebywała postać Kate Winslet, Rose the Whippicator. Rose, dokładnie. Czyli Rose była z pierwszej klasy. A Jack? Myślę, że z trzeciej. Z trzeciej, dokładnie. Czyli tam z samego dołu, tak? To są wszyscy emigranci, którzy płynęli do Ameryki po lepsze życie. I była też druga klasa, czyli ludzie mniej zamożni, ale ponoć nawet w drugiej klasie była bieżąca woda w kajutach. A co to jest kajuta? To jest pokój, co jest jak w hotelu. Ty tak mieszkasz. A jak doszło do tej katastrofy, Haniu? To było, że byli przez lodową górę. Statek uderzył w lodową górę? No, to przecięło go troszkę na dole. I to jest, gdzie kotły posły. Cały czas myślę, że to jest przez Atlantyckie morze. Nie wiem dlaczego. A podczas tego 4-dniowego rejsu do kapitana Edwarda Smitha dochodziły telegramy, które informowały Titanika, że góry lodowe będą na ich trasie. Ale to zlekceważyli, tak? No w końcu są niezatapialni. Podróż Titanikiem nie była najtańsza, bo najtańszy bilet na tamte czasy, czyli ponad 100 lat temu, to było 8 funtów. W dzisiejszych czasach 8 funtów to jest praktycznie nic, bo to nie jest nawet 50 zł. Ponad 100 lat temu 8 funtów to było bardzo dużo pieniędzy. Pierwsza klasa kosztowała około 250 funtów, czyli widzimy, jaka tutaj jest różnica między tymi klasami. A ja jak byłem dzieckiem, to myślałem, że Titanic to jest tylko taka legenda, taka historia, że to nigdy nie miało miejsca. A jednak w roku 1985 wrak Titanica został odnaleziony, 73 lata po jej zatonięciu. Przy czym okazało się, że wrak Titanica spoczywa na głębokości około 3800 metrów, to jest prawie 4 kilometry pod poziomem wody. A wrak Titanica został znaleziony przez oceanografa Roberta Ballarda. I kiedy zobaczyłem te ujęcia podwodne, to po prostu był szok, wrażenie niesamowite. Tosia, a co mi powiesz o reżyserze Jamesie Cameronie? James Cameron sam zafascynował się światem podwodnym i światem nieodkrytym. I 10 lat potem zaczął nagrywać swój film, który został hitem kin. Film wyszedł w 1997, jednak on zaczął już nagrywać w 1995, kiedy zaczął schodzić pod wodę, żeby złapać ujęcia Titanika. A on był na dnie rowu mariańskiego. Filmowcy zeszli prawie 12 razy na dno batyskafami. I te batyskafy ponoć nazywają się Mir 1 i Mir 2.
i filmowali wtedy szczątki wraku Titanica. Tak, i też odkryli tam wiele nowej bakterii i wiele nowych mikroorganizmów, kiedy schodzili na dół, które zostały zaklasyfikowane w świecie biologii. Bo przy okazji, morze i to, co jest pod nim, to jest ciągle świat do odkrycia dla nas ludzi. A taka ciekawostka na temat filmu. Titanic to jest pierwszy film w historii kina, który zarobił ponad 2 miliardy dolarów. Ciekawa jestem, jakby nagrali teraz ten film, jak on by wyglądał. Na pewno trochę inaczej. Znaczy, jak szczerze, to jak oglądaliśmy całkiem niedawno sobie przecież Titanica, to on nadal zachwyca, ma tyle lat już. No, nawet Hani się podobało. I Hania, co tam było? Czy Jack umrze? Czy Jack umrze? I na góry! Pa, pa! Nie będziemy zdradzali tajemnicy, zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Hani zajęło to trochę czasu, dopiero niedawno miała na tyle odwagi, żeby od początku do końca zobaczyć ten film. Bardzo jej się podobał. Ale jeszcze mamy, jeżeli dzieci nie chcą oglądać Titanica takiego poważnego, fabularnego, to my mamy też taki fajny film, który kiedyś udało nam się w jakiejś gazecie dostać, polskiej. Legenda Titanica, o myszkach, które płyną na Titanicu właśnie. Hmm? Southampton. To jest drugie co do wielkości muzeum Titanica. Muzeum nazywa się Sea City Museum i ma tam historię Titanica, włącznie z osobami, które przeżyły i nie przeżyły rejs. Ponieważ bardzo wiele osób z obsługi było właśnie z miasta Southampton. Takim największym to jest to muzeum w Belfaście w Irlandii. Jest to niesamowite muzeum, bardzo interaktywne. Muzeum powstało na miejscu, gdzie Titanic został zbudowany. Czyli widzimy wszystkie doki, jest tam też ten statek Normandik w tym suchym doku, można tam wejść, napić się kawki, nawet herbatki czy zjeść ciasteczko. Na tym forum internetowym jedna z mam pytała się, jakie książeczki rodzice polecają. Nie przeglądałam polecanych książeczek. My osobiście polecamy książeczkę napisaną przez Zofię Stanecką. Tą Zofię Stanecką, która między innymi napisała całą serię o Basi. Książka nazywa się Historia pewnego statku o rejsie Titanica. I zaczyna się tak. W 1911 roku powstał w Irlandii największy na świecie statek. Kiedy wypływa z portu, przychodzi go obejrzeć mnóstwo reporterów i ludzi. Czyli sami widzicie, to było wielkie, wielkie wydarzenie. Jest mnóstwo innych książeczek na temat Titanica dla dzieci. Między innymi, nie wiem, czy ta książka została wydana w języku polskim, nie sprawdzałam. Nazywa się The Titanic Detective Agency, czyli Agencja na Titaniku. I jest to opowiadanie dla dzieci, gdzie akcja dzieje się na Titaniku i Berta odkrywa tajemnice i ciekawostki. Nie zdając sobie oczywiście sprawy z tego, że dojdzie do ogromnej katastrofy. Jest też książka Magiczny domek na drzewie, Noc na Titaniku, napisana przez Mary Pope Osborne. Też bardzo ciekawa pozycja, którą bardzo polecamy. A my też nie chcieliśmy zostać gorsi i dlatego nasze opowiadanie było o Titaniku. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić kolejnej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz na e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Oh.